bardzo proste jest, bo pod szafy zrobiliśmy płytę 5 minut, że musiałem je trzymać. Halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie nagrywam dzisiaj za dużo, bo zaraz wam pokażę, co się dzieje. Kwiatek lata. Po prostu jest masakra. Normalnie tak wieje. Siema. Co robisz? No, ja maluję płytę, która będzie przykręcona do drzwi. Do tych tutaj drzwi. Tutaj Monika zrobiła dywanik na ściance. Wczoraj przy tej wiecznej pogodzie udało nam się tu płytę dociąć. Następną. Nie wiem, czy widać. Ale w miarę nam tu wyszło. Ciach, tu będzie schowek. No, tak to wygląda na razie. Panel już trochę też jest, a to już widzieliście. No i dzisiaj robię listwy naokoło okien. Zamontowałem dzisiaj o taką fajną rzecz. Mamy tu moskitierę, a z drugiej strony mamy taki jakby parawanik, żeby nas nie było widać, co robimy w środku. I z tamtej strony jest srebrny kolor, który jest trochę też termoizolacją. W związku z tym nie będzie się tak nagrzewało. No, także taką zrobiłem ramkę z Moniką. Na to pójdzie płyta, stąd pójdą panele. Ja zaraz robię to okienko. Także to bardzo proste jest, bo to tylko się przykłada do metalowej ramy i tutaj macie tylko takie o cztery otwory. Można i tutaj też przymontowywać, to by było na 8 śrub, ale ja uważam, że to jest zbędne. Tym bardziej, że jest tu ściana wyprofilowana, także nie chcę tego giąć do ramy, żeby mi potem źle chodziły moskitiera i zasłonka. Także to jest tylko takie moje widzimisię, może ktoś uważa inaczej. Może to nie jest dobry pomysł, ale ja zrobiłem tak. No, także działamy sobie dalej. No i powiem wam, że nie jest łatwo. Nie, kochanie? Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale do przodu. Nie? Tak. Dobrze, że nie do tyłu. Dokładnie. Dobra, ja zawijam kiecę i lecę. Robię dalej. No nie mogę nawet kamery tam sobie wystawić, żeby wam coś tam pokazać, ale no nie ma w sumie co, no to takie szponeczki, przycinanie, jakieś tam mierzenie, to jest, się wydaje, że nic trudnego. Jak ja daję rady, to wszyscy dadzą. Dobra, później wam jeszcze pokażę, co zrobiliśmy dzisiaj. Dziś mieliśmy to szybko dokończyć. Tu już mamy przygotowane okna. Ale Paweł zgubił klucze. No i teraz musi wymienić zamki. Halo, cześć kochanie. Które też drzwi nam się zepsuły? Trzecie. No masakra normalnie. Kurde, godzinę czasu jeździłem, żeby wkładkę dokupić, do których drzwi. Pokaż te za tamte drzwi, jakie ładne są. O, tu są jedne drzwi, a tam są drugie, a niedawno były trzecie. Wejściowe. Tak, nie dane jest nam robić wana, za każdym razem psują nam się jakieś drzwi. Pół dnia już nam minęło, a my znowu nie możemy robić wana. Bo robimy drzwi. Tamte drzwi to ja w sumie dorobiłem, bo wczoraj zgubiłem klucze. Od dwóch kłódek i od drzwi wejściowych, kurna macie. Nie ma wejścia do spiżarki. Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia, trzeba płyty pociąć najpierw. Trzeba pociąć płyty, potem gdzieś jadę. No pomóż mi. Mam
tę łazienkę. A to nie tak, słuchajcie, już jest druga docięta. Żeby nie było, że dopiero jedno zrobiliśmy. Nie, już jest druga, już mamy dwie. W środku będzie profil. I zobaczcie tutaj. Tak jak wam wcześniej pokazywałem ten sposób z tą szponeczką, z ołówkiem. Wyszło idealnie. Piękny łuk. No to ja idę do łazienki na razie. Będzie łazienka, myju, myju, kąpu, kąpu. A zobacz, czy będziesz mógł usiąść na sedesie. Idealnie! Drzwi zamknięte. Mieszczą ci się kolanka? Mieszczą się, a czekaj, nie, mogą się nie mieścić. Ale nie, no zmieściły ci się. No ale to jeszcze będzie szponka i jeszcze jedna ścianka. No ale to jest ciut, miejsce. Nie, to jest marsz, to ma. To jest marsz. O, to wiecie, można tam sobie nogi wyskręcić do środka. Na bocze? Mhm. Tu będzie kuchenka. Będziemy sobie gotować. Tu będzie wentylatorek. Można sobie otworzyć drzwi, więc będzie fajnie blisko worku. A tutaj będzie zlew w kociku. Tu będzie jeszcze blat. Będziemy mieli lodówkę. Tu będzie blat do przygotowywania. No, a tu będą dwa siedzonka. Wysuwany stolik z podłóżka. No i łóżeczko. Z szafą z jednej strony. Tak jest. Także już powoli widać domek. A gdzie pan wyjeżdża? Nie mam już siły. Odchodzę. Walizka spakowana. Nie obejrzę się za chwilę, ale ona mnie co prosi. W końcu mogę przynieść jakieś tursy, jakieś narzędzie. Może nie będę musiał tych 15 tysięcy kroków dziennie robić, zwana na ogródek, zwana na ogródek, zwana na ogródek. Przy okazji muszę zamykać drzwi, no bo tu różni ludzie chodzą, nie mogę sobie zostawić otwartych. Właśnie przy okazji się temu psują zamki. Ja już teraz wiadomo dlaczego, jak się tak chodzi w tą z powrotem. Tutaj pod szafy zrobiliśmy płytę 5 mm. A tu dałem takie szponeczki centymetrowe. Tu jest trochę grubsza, bo miałem więcej miejsca. Tak się tam powietrzem będzie cyrkulować. No co, tutaj daliśmy grubszą płytę, bo tu będą dwa siedziska. Także tu jest 9 mm płyta. Jest spoko. Tutaj powycinaliśmy. Na szczęście mieliśmy starą płytę, którą zdjęliśmy i można było ładnie otworki wyciąć. Monika dywanikiem zrobiła tutaj. Trochę się rozszalała tym klejem. Ty już ubrudziłeś. Oczywiście ja, no bo któż by inny. Z drugiej strony też bardzo pięknie nam no, wyszło. No, z drugiej strony nam naprawdę tutaj jestem wszystko bardzo ładnie zadowolony. Wykończone. Praktycznie tak. Nic to już nie trzeba. Zresztą tu będzie szafa, więc będzie to i tak szafa, jeszcze ale będzie. Też nie wiadomo dokąd. No ale też tutaj mamy ładnie wykończone. Mhm. No i cóż, i no coraz co, mniej widać srebrnej folii. Postaram się dzisiaj ją postaram się całkowicie już przykryć. Teraz na tym panelu następnym będę chciał zamontować znowu dwa światełka, bo tu będą dwa siedziska, będzie stolik, jak już mówiliśmy, wysuwany z podłóżka. Jedno będzie tu, drugie tu. Pograć w karty, wypić piwko. No. I tutaj jeszcze będą. Kupiliśmy na dłużko. No, takie światełki. Światełki. Takie światełki. Są pokaż światełki. To są światełka, to są światełki. Tu się włącza. Będą tak. One będą do suficiku. Będzie sobie można ustawiać te dzyndzelka, poczytać książkę czy cokolwiek. Takie lampki nocne. Dzyndzelek jest bardzo ważny. A nie światełki. No takie lampki. Światełki. I będą tu. Na tych samych panelach, co są tamte światła zamontowane, no i będziemy sobie mogli rzucać światło na różne miejsca, czy na książeczkę, czy na coś tam, co będziemy akurat potrzebowali. No i generalnie jest dobrze. Tu jeszcze mamy pomalowane płyty, które zaraz przymocujemy do drzwi suwanych. Ale to najpierw jakby panele pomalujemy, nie? Żeby się nie chlapały, jakby co? Tak.
No, ja bym je wyniósł do domku. No, jak chcesz. Wczoraj to chyba kulawa pogoda, także dzisiaj wam zademonstruję mój rytuał z każdą płytą, którą tu widzieliście w wannie dociętą. To nie to tak, że jestem fachowiec i sobie dociąłem za pierwszym razem wszystko. To była taka wędrówka tu między samochodami sąsiadów. O! Otwieramy drzwi, który miał taki wiatr, że musiałem je trzymać i o tak wędrować, żeby się wygrało. Żeby się nie zamykało. Dzisiaj też zaczyna wiać. Tu idę. Nie patrzcie tu na ten śmietnik, ale jest van. Tutaj dzisiaj posprzątaliśmy już wodę, ale wczoraj tu była stolarnia. Miałem kobyłki rozłożone, wszystko kładłem, docinałem i tak sobie wędrowałem w tą i z powrotem. Czasami nawet 5-6 razy z jedną płytą. Ile zrobiłeś kraków? Wczoraj? Mhm. Ponad 15 tysięcy. Good job. Co ty dzielisz? Walczyć z koronawirusem? Ja robię sobie rękawek ochronny do malowania sufitu. Dobra, zawiąż to po prostu. Przecież nie musi to być tak ściśnięte. Mocno? Żeby krew mi dopływała. Bo nie będę mogła malować. Jaki kolor? Mamy tutaj taki lakier ciemny dom. Wymieszałaś? Tak. Wymieszałam. No tutaj ten kolor wygląda. Dziwnie. Jak wygląda? Wygląda na szary, ale raczej szary to nie ma. O, jaki jasny. A to ma być ciemne? No właśnie, angielska pogoda nas nie rozpieszcza. Robić wana w Anglii, słuchajcie, pod domem to jest wyzwanie. Znowu pada deszcz, ale pożyczyłem od kolegi 25 metrów przedłużacza, lampka z domu i opcja już jest ogarnięta. Malujemy dalej. Za oknem plucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam praca idzie? Jak to wygląda? Sufit. Wczoraj. Zrobiliśmy. Coś tam kolejną cząsteczkę. Trochę się zeszło z wentylatorem, żeby go podłączyć i sprawdzić w deszczu jeszcze. Ale nie działa. Wszystko działa, więc można dalej robić sufit. Tutaj tą część już mamy pomalowaną dwa razy. Także dzisiaj będę malowała drugą część. A Paweł będzie leciał ściany. No. Pewnie przykręci się jedną płytę i znowu coś wyjdzie. Ale tak taka to jest. Taka praca na takiej małej powierzchni. No to tak to jest. Nie da się przyspieszyć, niestety po prostu cały czas coś wychodzi. Ale już coraz mniej folii. Coraz więcej drewna. Powoli tutaj okienka. O, zabudowane. Tu lecę z panelami. Mam już tu oblistwowane, także moje stanowisko pracy, kurczę. Jak słyszycie, co jest za oknem? Deszczowa pogoda. Coś nowego w Anglii. Ale nie ma się co poddawać. Nie ma co narzekać. Na razie mi się wszystko podoba w ogóle. Nie wiem, czy ta lampka tutaj nie zostanie w tym wannie, bo całkiem spoko tutaj pasuje, nie? Kurde, czad. Chyba to zostanie. Dobra, lecę dalej.
Co, to pada? Żartujesz chyba. Nie może być, że to pada. Nasze królestwo przez ostatnie 4 dni. Ściana skończona, sufit pomalowany, 2 razy, cały. Teraz biorę się za malowane ściany. No, fajnie. No tak to wyszło, no. Nawet nieźle. Pięknie. Pójdzie jakiś parapecik, coś tam, coś tam. Spoko, nie? Mhm. Super. Zadowolona jesteś? Bardzo. No też. No to... Pięknie. Jeszcze tylko ten kawałeczek cię czeka. Na ściąć. Mam nadzieję, że starszy mam 10. Nie, no coś tam skroń. Nie wiem, jak to tutaj będzie. Co? A tu jakiś później kotownik się da jakiś, nie? Znaczy ja to bym jechał dotąd, nie? Mhm. Tak. Wszystkie tu na 104, no tak. Mimo, że on tu będzie odstawał. Mhm. No, aż dotąd do sufitu, na równiutko. Mhm. A tu damy... Tylko nie wiem. A tu no. damy no. kątowniczek. No, przykleić to chyba, bo już nie będziesz miał kątowniczek w środku.